To właśnie dzięki księdzu. Potem, kiedy powstała Solidarność, ksiądz się bardzo zaangażował w ten ruch związkowy, bardzo tym żył, uczestniczył, nawiązał kontakt z ludźmi Solidarności i księdza dom był zawsze otwarty. Tutaj przychodzili różni ludzie. I właśnie między innymi działacze Solidarności. Tutaj poznałam pana Palkę, pana Słowika, pana Szeremietewa, przyjeżdżał, a co najważniejsze, poznałam księdza Popiełuszkę, Jerzego Popiełuszkę. Kiedy właśnie ksiądz się spodziewał tej wizyty, bo obiecał ksiądz Popiełuszko, że go kiedyś odwiedzi, zadzwonił do nas. I żeśmy byli wtedy tam na kolacji. Pan Chrostowski był wtedy i jeszcze jakaś pani Ela, nie wiem, to jakaś prawniczka była, która była też tak jakby współpracownicą księdza Jerzego. No, ksiądz jest przemiły, skromny, wspaniały człowiek, no mogę powiedzieć tak, że jak zobaczył, bo było na tym, co było podane na kolację, a przeważnie tutaj nasze swojskie takie wyroby, więc powiedział, już mam dosyć tej polędwicy i szynki, chętnie zjem kaszanki, zjem czarnego. No to i w tym dniu właśnie miał spieszył się, bo w ogóle się spieszył do Warszawy i miał jechać tam swoją wytoczoną drogą. I mój mąż, ponieważ zna tutaj bardzo dobrze, znał te tereny, zaproponował panu Waldkowi, Rostowskiemu, żeby nie jechał na Piotrków i skręcał na Tomaszów, tylko żeby jechał na krótsze drogi tu przez Koło, Goleszę, tam. I potem dowiedzieliśmy się, jak już był zamach na księdza Jerzego, że pierwszy zamach właśnie tutaj miał być w naszych okolicach. Co jeszcze mogę powiedzieć? No tak mówię, że ksiądz był bardzo otwarty na ludzi, na młodzież. Przy tym stary harcerz, bo służył kiedyś w harcerstwie, nawet nosił krzyż harcerski przy sutannie, więc z tą młodzieżą miał taki dobry kontakt. Przy tym był bardzo dowcipny, oczytany, miał bardzo bogatą bibliotekę. Do tego. No ja bywałam często, bo tak mąż był lekarzem, więc ksiądz i pani gospodyni, pani Bronia korzystała z usług męża, że tak powiem, ja znów robiłam zaszczyki. No tak. I pamiętam też taki, bo to już dowcipne, że prosto z pracy jechałam, poszłam na plebanie, żeby księdzu zrobić zaszczyk, ale się źle czułam, miałam jakieś dolegliwości żołądkowe, więc pani Bronia do mnie mówi tak, ja pani dam orzecha, mówi, na spirytusie wypije sobie pani, to od razu pani przejdzie. No i rzeczywiście wypiłam to, ale mnie pani broni, może ja później, bo najpierw muszę zrobić księdzu zaszczyk, to jeszcze pani zdąży. No więc wypiłam tą, odczekałam tam troszkę, no dobrze się czułam, poszłam do księdza, ksiądz mówi, pani coś blada. Ja mówię, tak, bo się dzisiaj źle czuję. Ja mam bardzo dobrą benedyktynkę, no więc także ja mówię, to może ja najpierw zrobię ten zaszczyk, a potem wypiję benedyktynkę. No i efekt był taki, że po tej benedyktynce też szłam do domu wężykiem. No tak. No smutno było dla nas to, że ksiądz musiał opuścić, że tak powiem, parafię. Całe życie to solidarnościowe, że tak powiem, to toczyło się właśnie tutaj już na Zaciszu. Do księża przyjeżdżało bardzo dużo osób i z Wrocławia, i z Warszawy, no najwięcej z Warszawy. Wtedy była taka, nie wiem jak to nazwać, procedura czy system, że księża jeszcze nie byli ubezpieczeni i emeryturę dostawał ksiądz z kurii. Ta kuria płaciła różnie, nigdy co miesiąc, tylko był takie były momenty, że ksiądz po prostu nie miał z czego żyć. Bo no, jak im się przypomniało, no to przysłali, jak nie, to nie. Więc właśnie dużo osób z Warszawy i z okolic, z Łodzi pomagali księdzu. Między innymi leki najważniejsze. Ksiądz był po dwóch zawałach. Pierwszego zawału to dostał w stanie wojennym, to jeszcze był na parafii, tutaj jeszcze był na parafii. I nawet u nas był tutaj na kolacji i wyszli gdzieś chyba po 12 z księdzem Pawłem Zielińskim, a ksiądz Marcin Sokowski został u nas. To zobaczmy, ja już nie będę, bo był bez samochodu, mówi, to ja już nie będę. I o 6 rano, intensywny dzwonek, ja wszłam do drzwi, ksiądz Paweł stoi i mówi, niech pani obudzi męża, bo ksiądz się coś źle czuje. No i mąż szybciutko wstał, pojechał. Nie było go dość długo, potem przyjechał, mówi, wiesz, mówi, ksiądz Umiński dostał zawału i odwiózł go do szpitala. Takich księży, którzy się najbardziej udzielali właśnie na tych mszach za ojczyznę w duchu księdza Jerzego Popiełuszki,
to był właśnie ksiądz Jan Umiński. Organizował u siebie mszy za ojczyznę, jeśli ktoś organizował, my jezuici, no mogę to z dumą powiedzieć, w naszym kościele jezuickim na Pijarskiej każdego miesiąca była msza za ojczyznę, każdego miesiąca. I on bardzo często, jeśli nawet nie mówił kazania, kazania bardzo często głosił u nas, to przynajmniej brał udział w koncelebrze. Wtedy spraszaliśmy rozmaite osobistości te z obozu opozycji. Moczulski bywał, prawda, Andrzej Czuma, wielu, wielu innych jeszcze tych właśnie opozycjonistów. Kiedy mnie przeniesiono do Bydgoszczy, to w dalszym ciągu utrzymywaliśmy kontakty, dosyć żywe, z księdzem Janem. I zaprosiłem go do nas, bo u nas w Bydgoszczy też, w kościele jezuitów, na placu kościeleckich, odprawiano tę mszę za ojczyznę, też co miesiąc. Nie pamiętam, czy 13, czy 16, w każdym razie jakoś tak. Więc i on też chyba był ze dwa razy u nas w Bydgoszczy i też głosił kazanie na mszy za ojczyznę. Stoimy przed kościołem świętego Floriana w Sulejowie, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie wiele lat proboszczem był ksiądz Jan Umiński. Świętej pamięci ksiądz Jan Umiński był wielkim przyjacielem Polski, wszystkich ruchów, jakiekolwiek były w Polsce niepodległościowe. Ksiądz Jan Umiński był dla mnie osobą znaną i przyjacielską, ale pierwszy raz usłyszałem o księdzu Janie Umińskim wtedy, kiedy byłem internowany w Łowiczu i jakimś sposobem udało nam się otrzymać z zewnątrz wolności kasetę z nagraniem kazania księdza Jana Umińskiego. Także jakoś udało się przemycić magnetofon i usłyszeliśmy kazanie wielkiego patrioty, człowieka, który miał taką odwagę, że w stanie wojennym zaraz na początku, bo to był nawet styczeń, mógł głosić takie słowo i wypowiadać takie prawdziwe słowa, które nas podtrzymywały na duchu. Między innymi pomogło to nam, internowanym z Piotrkowa Trybunalskiego, a także nie tylko z Piotrkowa, tylko także i z Łodzi, przetrwać ten okres trudny dla nas niewątpliwie. Po wyjściu z internowania pierwsze kroki, jakie wszyscy robiliśmy, także i ja, były skierowane tutaj, do tej parafii świętego Floriana, gdzie był ksiądz Jan Umiński, aby się z nim zapoznać, żeby można podziękować za te gorące słowa, które wypowiadał. Ksiądz Jan Umiński był człowiekiem bardzo przyjacielskim, był człowiekiem bardzo gościnnym. Nie czuło się żadnego dystansu, że przyszedł do księdza Jana Umińskiego robotnik z zakładu pracy, który może nie miał jakiegoś znaczącego wykształcenia, który na co dzień borykał się z trudnościami życiowymi i problemami. Przychodzili także ludzie bardzo wykształceni, inteligentni, znaczący dla naszego społeczeństwa. Tych wszystkich ludzi gościł ksiądz Jan Umiński. Czuliśmy się u niego tutaj w parafii, na plebanii, która jest tutaj opodal, jak u siebie we własnym domu.